ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, to dla nas zielone światło na rozpoczęcie realizacji projektu. Wykonaliśmy wstępną remediację gruntów. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem ściany szczelinowej. Będzie ona zabezpieczała wykop, a docelowo będzie pełniła funkcję ściany zewnętrznej części podziemnej budynku. Nie mamy generalnego wykonawcy. W procesie przetargowym wybierzemy wykonawców poszczególnych pakietów. Aktualnie zakontraktowaliśmy wspomnianą wcześniej ścianę szczelinową, roboty ziemne oraz konstrukcję żelbetową budynku. Zakończenie realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowane zostało na 4 kwartał 2021 roku. Budujemy w centrum miasta, ale będziemy starali się, żeby prace prowadzone były w sposób jak najmniej uciążliwy zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak również dla środowiska naturalnego. Wrocław pod względem nowoczesnej powierzchni biurowej to drugie co do wielkości miasto regionalne w Polsce. Możemy zaobserwować w przeciągu ostatnich kilku lat, iż jego rozwój jest cały czas bardzo dynamiczny. Przybywa powierzchni biurowej w nowoczesnych budynkach, w zasadzie na obszarze całego miasta. Echo Investment inwestuje we Wrocław już od dobrych 10 lat. Mamy tutaj już zrealizowanych 5 budynków biurowych. Rozpoczęliśmy inwestycje w ubiegłym roku kolejnego projektu. W tym momencie rozpoczęliśmy realizację nowego projektu przy Powstańców Śląskich, Midpoint 71. Jest to inwestycja, która będzie miała około 37 tysięcy metrów kwadratowych i termin realizacji tego projektu przewidujemy na koniec 2021 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy.